Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. Dzisiaj bardzo króciutki filmik o tym, jak aktualizować oprogramowanie w naszym Linuxie, ponieważ no, będzie to przydatne wszystkim, więc warto, abyście wiedzieli jak. Mamy pulpit i pokażę na przykładzie Google Chrome. Mam tutaj uruchomiony Google Chrome, abyście zobaczyli, że w tej chwili mam wersję 50.0, coś tam dalej. I aby zaktualizować system w naszym Mincie, w prawym dolnym rogu mamy taką ikonkę tarczy. O, ja mam dostępnych 20 rekomendowanych aktualizacji, mogę sobie na to kliknąć i pojawia mi się takie okienko, w którym mam wszystkie aktualizacje. Są poziomy aktualizacji, które są rekomendowane przez system i te, które są zarekomendowane do zaktualizowania, są oczywiście oznaczone. Możemy na siłę jakieś odznaczyć, bądź też zaznaczyć, ale standardowo to, co jest zaznaczone, jest ok i proponuję tutaj właściwie nic nie robić. Pokażę tylko naszego Google Chrome, ponieważ tutaj o jest Google Chrome Stable i tutaj jest wersja 51.0 i taką powinienem mieć po aktualizacji, ponieważ tak jak pokazałem, teraz mam wersję 50. Zamknę Google Chrome, zrobię teraz zainstaluj aktualizację. On mi się zapyta o hasło i rozpocznie aktualizację. To właściwie jest wszystko, teraz można tylko zobaczyć jak pobiera poszczególne pliki. Pozostało ileś sekund. To oczywiście trwa tak szybko jak macie szybkie łącze internetowe, więc polecam to robić na takim łączu stałym, a nie na mobilnym. Chociaż niektóre mobilne są również dobre. Tutaj widzę różne komunikaty, ponieważ on teraz konfiguruje, przygotowuje te pakiety do aktualizacji. No i oczywiście pojawi się pasek, który musimy poczekać, aż skończy się przesuwać do prawej strony. No i wówczas będziemy mieli zaktualizowany system. To właściwie tyle. Jak widzicie, w systemie Linux nie jest to specjalnie trudnym zadaniem. Co ważne, to to, że aktualizacje nie wykonują się same, tylko wy decydujecie o tym, które i kiedy mają zostać zaktualizowane. W tym systemie nikt nie będzie was przymuszał nigdy do tego, że macie przejść na wyższą wersję. Wszystko jest waszą wolą dobrą i nieprzymuszoną. No i to wy musicie kliknąć ten przycisk, że tak, ok, chcę zainstalować, zaktualizować system. No dobrze. No w tym momencie już widzę, że to się powoli kończy. Teraz następuje tylko wyzwalacz Post-Installation Init-RAM FS Tools. To jest takie narzędzie wewnętrzne systemu, które chwilę trwa. OK. W tej chwili mam system zaktualizowany, co się objawia tym, że tutaj mam taki zielony dzióbek, tarczę z zielonym dzióbkiem. Sprawdzimy teraz Google Chrome. Proszę bardzo, wersja 51. Taka dokładnie, jaka była przy instalacji, przy aktualizacji, przepraszam bardzo. No i cóż, moi drodzy, to tyle właściwie dzisiejszego samouczka. Mam prośbę, zainstalujcie sobie Linux Minta, spróbujcie, zobaczcie jak się aktualizuje, zobaczcie, że to nie jest trudne. Dziękuję serdecznie i do widzenia.